Zdrowia, szczególnie dla mieszkańców Los Angeles, którzy się smażą w samochodach, a jeszcze bardziej się smażą w autobusach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest taka sytuacja, że w Ameryce, w Los Angeles państwo, socjaliści znowu chcą usprawnić społeczeństwo, znowu chcą pomóc społeczeństwu. Jak to się odbywa? No odbywa się to w ten sposób, że starają się przekonać ludzi do autobusów. No ciekawa sprawa, to jest tam 120 miliardów dolarów, taka jest plan na wydanie 120 miliardów dolarów przez następne 40 lat, żeby usprawnić cały ten system komunikacyjny. Ludzie jeżdżą autobusami, metrem czy tam kolejką troszeczkę mniej, ale jeżdżą autobusami. 280 milionów pasażerów przejechało w zeszłym roku. No powiedzmy, 280 milionów biletów było sprzedanych, czy tam te poszczególne przejazdy ludzie wykonali czy uzyskali, także to jest duża liczba, 280 milionów. Los Angeles, ja nie wiem ile tam ma, z 8 milionów ludzi, także ludzie jednak, ci co potrzebują jeździć, to jeżdżą. No, tyle tylko, że jak wsiadają do tego autobusu, no to czasami autobus zajmuje 90 minut, żeby przejechać, no bo ciągle jedzie, ciągle staje, stoi w tym trafiku i przejeżdża. No i bardzo często ludzie się zastanawiają, po jaką cholerę ja mam jechać tym autobusem, kiedy samochodem można by było przejechać przez 30 minut. No i spada ten ilość tych ludzi, którzy jeździ autobusami, w zasadzie spada. W 2010 roku było 380 milionów, a w zeszłym roku było 280 milionów, tak, także to są jedna czwarta, powiedzmy, spada, i to spada dużo szybciej niż powiedzmy w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w Denver, czy w Phoenix. To są duże straty dla tych ludzi. No, ale dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się tak, że komunikacja miejska, no to jest taki socjalistyczny system. No i co oni robią? Oni najbardziej się martwią o co? O swoje pensje, no a zaraz po swoich pensjach martwią się o swoje emerytury. I całe te pieniądze, które idą w zasadzie, to są związki zawodowe, no bo są tam związki zawodowe. Kalifornia ogólnie rzecz biorąc jest bardzo socjalistyczna ostatnio. Ma jedne z największych podatków, ma tam chyba 12 czy 13% od takich normalnych rzeczy. Powiedzmy, kiedy na wschodnim wybrzeżu dużo stanów ma 4, 5, 6, 7%, a niektóre stany w ogóle nie mają podatków stanowych. Także, że ten socjalizm w tym ciepłym klimacie, tam gdzie po prostu jest syf, kiła i mogiła na tych ulicach Kalifornii, no to właśnie cała ta budżetówka, wszystkie te grupy ludzi, którzy pracują z podatków, starają się powiedzmy rozszerzać tą komunikację miejską. Uber i Lyft, no to nie za bardzo pomogło właśnie w tym, żeby więcej ludzi jeździło samochodem. No ludzie pracujący nie za bardzo mogą sobie, znaczy no fizyczni, czy tam robotnicy, czy ci, co nie zarabiają tak dużo, nie mogą sobie za bardzo pozwolić na te auto, na Uber i te cygańskie taksówki, na łebka. No ale to też nie pomaga całemu temu państwowemu systemowi komunikacji miejskiej. I teraz wszyscy ci dyrektorzy, kierownicy i tak dalej wychodzą i mówią, że no w zasadzie to jest za łatwo jeździć w Los Angeles, że to trzeba zrobić trudniej, że to trzeba spowodować to, że ludzie będą jeździli autobusami. No i część tych kierowników, debilów, kretynów, to stwierdziła, że czasami to trzeba powiedzieć ludziom, co jest dla nich dobre. No a co jest dla nich dobre? No to jest to, że propozycje po kosztownych badaniach, po kosztownych sprawdzeniach i propozycjach wychodzą ci debile i mówią, że w zasadzie, żeby to wszystko usprawnić, no to z tych czterech pasów to trzeba ten jeden pas wyciąć na autobusy i powiedzmy autobusy będą szybko jeździły,
No a ci, co będą jeździli wolniej w tych trzech pozostałych pasach samochodowych, no to jak się przesiądą na autobus, to będą jechali szybciej. No tak, trzeba powiedzieć ludziom, co jest dla nich dobre. Drugą sprawę, którą oni chcą zrobić, no to w wielu miastach tak jest, że powiedzmy tam, gdzie wjeżdżają do Śródmieścia, no to jest cena według prawa popytu i podaży, czyli ludzie widzą, ile kosztuje wjechanie do Śródmieścia. To dawno, dawno temu w Singapurze też było zrobione, no ale okazywało się, że ludzie czekali, powiedzmy, przed wjechaniem do miasta, no to krążyli, starali się, żeby zaoszczędzić tam dolara czy dwa i też powodowali jeszcze większe zatłoczenie. No i w Los Angeles ci geniusze właśnie dochodzą do tych samych kretyńskich usprawnień, czyli wyciąć jedną linię i zabrać to dla autobusów i zmusić ludzi, żeby jeździli autobusami i wnieść stawki w zależności od popytu i podaży. No niby jest to kapitalistyczne podejście, ale jest to socjalistyczne podejście. Oni po prostu dbają o siebie. Większość tych kompanii, no przedsiębiorstw państwowych, autobusowych w większości tych miast, no to są słodkie posadki. Są słodkie posadki, coś podobnego tak samo było na autostradach. Teraz to już zlikwidowano. Likwidowano tak od ostatnich roku, dwóch, pięć, czterech lat, no to zaczęli likwidować te przejazdy, kiedy się dojeżdżało do bramki, trzeba było wrzucić pieniądze albo trzeba było wziąć jakiś bilet. Także w zasadzie to już pozmieniali to kompletnie. Doprowadzili do tego, że są transmitery takie, no i się przejeżdża i tam pokazuje jakiś czujnik, jest komunikacja tam radiowa i pokazuje zielone światło, powiedzmy się przejeżdża. I wtedy wiadomo, czy ma się tam pieniądze, czy nie ma się tych pieniędzy. No i ciekawie właśnie, że synchronizowali większość tych stanów się. No każdy ma swój własny system, ale te systemy jakoś tam współpracują. Nie do końca, bo jeżeli są jakieś problemy z kartą kredytową, czy coś takiego, no to wtedy w zasadzie jest bardzo ciężko to odkręcić. No ale też polikwidowali to. No ale w tych kompaniach autobusowo-metrowych, kolejkowych, no to są dobre posady. Tam mają dobre pensje i przejadają to wszystko w wielu miastach, powiedzmy system emerytalny, czy te zobowiązania emerytalne, które oni mają, z tego względu, że tam ludzie nie muszą dużo pracować, pracują tam 15-20 lat, no i zaczyna im przysługiwać ta emerytura z tych podatków, no dlatego, że właśnie tak jak teraz jest w tym Los Angeles 120 miliardów się rozszerzają, no to między innymi właśnie na to idzie. Nie wchodzą, zdecydowanie nie wkopują się pod ziemię. Wydawałoby się, że to by było najlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem to kolejka powinna być wpuszczana pod ulicę. No i w zasadzie wagoniki to nie powinny być, czy wagony tam po 6, 7, 8 wagonów, tyle tylko, że to powinny być wielkości właśnie takiego autobusu i powinno pod ziemią jeździć tej wielkości po 30-40 osób, ale częściej, zamiast potężne kolejki na 1000 osób czy więcej. Także jak zwykle Kalifornia
podatki bierze coraz większe, stara się powiedzieć ludziom, co powinni wiedzieć, no i opieprza ludzi, że nie dadzą sobie powiedzieć, co jest dla nich lepsze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, naciśnij dzwoneczek, dzyń, dzyń, polecaj, wysyłaj, pisz pytania, pisz sugestie i do następnego codziennego filmiku.